Sieradzka czwórka Enter to program, który uczniów tej placówki ma w formie zabawy nauczyć programowania. W ramach tych zajęć nasze dzieci uczą się programowania od najmłodszych lat. Programem objęty jest już klasa pierwsza, jedna z klas pierwszych i dzieci uczą się elementów programowania w języku Scratch Junior. Również wszystkie klasy czwarte na zajęciach komputerowych miały już cykl zajęć związanych z programowaniem w języku Scratch. Klasy szóste programują w języku Baltim, a piąte będą w Logo i dodatkowo jeszcze w Scratchu. Dodatkowo prowadzimy zajęcia koła programistycznego, gdzie również programujemy. Wbrew pozorom z programowaniem do czynienia ma każdy z nas w codziennym życiu. Każdy z nas powinien znać podstawy programowania. Obsługując nawet zwykłą pralkę, nastawiamy konkretny program, że moje pranie ma się zrobić za 2 godziny. Są to również elementy programowania. Od tego w tym momencie nasze dzieci i my również nie uciekniemy. Uczniowie klas czwartej i pierwszej miały możliwość programować maleńkie roboty, tak zwane ozoboty. To są super ozoboty, dzięki którym dzieci mogą się uczyć programowania i bawiąc się programować, nie wiedząc nawet, że się po prostu uczą programowania, wykorzystywać kolorowe kody do tego, żeby sterować robotem. Takie zajęcia rozwijają szereg przydatnych umiejętności. Przede wszystkim chodzi o to, żeby można być ćwiczymy pracę zespołową, ćwiczymy przede wszystkim logiczne myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów. Przede wszystkim te zadania, które są w codziennym życiu, tak jak tutaj akurat dzisiaj na lekcji ćwiczymy naukę ruchu drogowego, zasad ruchu drogowego, sterując małym robotem, który może w przyszłości będzie kierować naszym samochodem. Wykorzystujemy te umiejętności na wszystkich edukacjach, w klasach młodszych, na edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej, na plastycznej. W zasadzie rozwijamy tutaj wszystkie inteligencje. Placówka zakupiła również 2 roboty, na których uczniowie uczą się robotyki. Są różna skala trudności i to oprogramowanie może być również dla klasy pierwszej, jak również dla klasy szóstej. Także to jest o tyle fajne, że dzieci w różnym wieku mogą z tego skorzystać i akurat na pewno sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji. Koszt takich robotów to 1000 zł. W trakcie zajęć mogli również zaprezentować, czego się nauczyli. Powiedzcie nam, co dzisiaj tutaj robiliście na tej lekcji? Programowaliśmy roboty Dasha i Dota. Robiliśmy z takimi małymi robotcikami, rysowaliśmy im tory, żeby mogły jechać i rozpoznawać kolory. Trasa to była złożona z kolorów i ten robot właśnie odczytywał te kolory i jechał tak jak było w legendzie zaznaczone, co ma robić. Cieszą się te zajęcia bardzo dużym popularnością, ponieważ oczywiście sterowanie duszkiem na ekranie czy na ekranie komputera jest fantastyczną sprawą, ale jeszcze więcej frajdy sprawia dzieciom, jeśli zobaczą efekt swojej pracy, jak robot się porusza, wydaje dźwięki, które przed chwilą sami nagrali, bądź wykonuje sekwencję kodu taką, jak oni wykonywali i zaprogramowali. Taka forma zajęć uczniom bardzo przypadła do gustu. Czy patrząc na to, co robiliście, programowanie jest trudne? Nie. W ogóle jak ocenia się takie lekcje tutaj z tymi robotami w porównaniu z takimi tradycyjnymi lekcjami? No na pewno są ciekawe, więcej się dowiemy. Fajnie, takie inne lekcje niż zawsze. No dokładnie, w sumie lepsze są niż te takie zwykłe, na przykład matematyka albo polski. Najważniejsze dla nas jest, żeby dzieci nauczyły się rozwiązywać problemy, żeby były coraz bardziej kreatywne, a przede wszystkim praca w grupie. Świetnie pracują, poza tym nie wiedzą nawet, że pracują, bo cały czas się bawią. Jak słyszeliśmy, zamiłowania do programowania u uczniów sieradzkiej czwórki nie brakuje, a kto wie, może w przyszłości nie jeden z nich zostanie programistą.